Cześć, Sarah z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z Conan Exiles. Za moment będziemy kontynuować naszą przygodę z grą. Na wstępie jeszcze tylko tradycyjnie przypominam, że gra jest od 18 lat i zawiera drastyczne sceny przemocy, dlatego nie nadaje się dla osób niepełnoletnich oraz wrażliwych. Takie osoby proszę o zastanowienie się dwa razy, czy to jest aby na pewno materiał dla nich, zanim zaczną oglądać. I dzisiaj nie planujemy żadnych pająków, a przynajmniej tam, gdzie idziemy dzisiaj, nie było żadnych pająków, kiedy ostatni raz tam byłem. Także osoby z arachnofobią mogą dzisiaj oglądać bez większych obaw. Ale jak zwykle sprawdźcie w opisie, czy aby na pewno tak jest. Jeśli chodzi o wstęp, to tyle. Nie przedłużam, zaczynamy. I tak. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj, pod krańcem przyczajonego. I za moment... Idziemy wyczyścić darfurski obóz, po czym udajemy się do ścieków. Zmieniłem nam build, jesteśmy teraz zrobieni mniej więcej pod walkę. I trochę udźwigu, żeby później wyciągnąć łupy. Wyczynów jakoś specjalnie nie zmieniałem, wziąłem tylko to, co było niezbędne. I tak, mamy łuk, bo będzie potrzebny łuk. Mamy żelazną pałkę, bo tam trzeba złożyć kogoś w ofierze, że tak powiem, a zaciągnąć łatwiej jest niż, że tak powiem, zwabić tam i zabić na tej płycie. I mamy pożyczony od Tugry stalowy młot wojenny, który przyda nam się w środku, ale to zobaczycie. No i nie przedłużam, zaczynamy jazdę. No tutaj będą chwile nudy, bo musimy ich pozabijać wszystkich po drodze i ewentualnie spałować któregoś, znaczy no ewentualnie. Po prostu musimy spałować któregoś, żeby coś się z tym dało później zrobić. Łupu myślę nie będziemy zbierać, bo to nas tylko będzie obciążać, a to nie o to chodzi dzisiaj. Jak się drom. Tyle ciki. Dobra. W sumie to zbierzemy sobie, ale barwniki tylko, póki regeneruje nam się HP. I tutaj nic nie mają. I tak, żeby został nam jeden żywy przynajmniej. Może spałujemy tego, co biegnie teraz. Dobra, to było szybkie. Za moment sobie tutaj po niego przyjdziemy. Tylko ich tu wyczyścimy. Do końca. Tak, monety też weźmiemy, bo to są przydatne rzeczy. Tu w skrzynce, to jest niepotrzebne. Weźmiemy może to, barwnik i stal. A resztę wyrzucimy. Mam niemiłe wrażenie, że chyba jednak zabraknie nam tego udźwigu dzisiaj. Ale to zobaczymy w środku. Tak, jak go przyjął? Pięknie, tutaj nic nie ma. Tu jest skrzynka, dobra, monety. Stal. To jest niepotrzebne, to jest potrzebne, to jest niepotrzebne. On jeszcze. A, dobra, ten tu. Myślałem, że gdzieś z boku nas jeszcze zachodzą. Ale to było szybko. Daj oczyszczoną wodę. I tutaj to są wszyscy, także teraz gdzie leży ten nasz śpiący królewicz? Tutaj. Na płytę z nim i wchodzimy do środka. I tak, podziemie jest dość mocno znarratywizowane, że tak powiem, i postaram się
nie mówić w nim za dużo, żeby nie zagłuszać, bo kwestie fabularne tam są dość ciekawe. No ale wiecie, żeby to znowu nie było już takie nudne. Dobra. Aha. Aha. Dobra. Ta gra nie przestaje mnie zadziwiać. Dobra, cięcie, muszę poszukać innego. No dobra, mam nadzieję, że tym razem to zadziała, bo to było bardzo nudne kilka minut. Chodź na środek, robaczku, na środeczek, na środeczek. Na środeczek mówię. No dobra, i teraz. Wystarczy. Wystarczyło. No i świetnie. A ten se tutaj dalej leży. Ta gra naprawdę nie przestaje mnie zadziwiać. Dobra, schodzimy na dół, proszę państwa. Krótki ekran ładowania i witamy w ściekach. Zapalę trochę światła, żeby było coś widać. Tak, tu jest kamień. I duchy, które będą nas prowadzić przez podziemie. Dobra. To było dość niezrozumiałe, ale nauczyliśmy się nowego wyczynu przynajmniej. I to jest w przetrwaniu, jeśli się nie mylę. Tak, kopacz. Możemy zrobić świecący kij, mikstura oddychania pod wodą, świecącą esencję, ręce warianty pochodni i upiec mięso ze szczęta. Nieźle, że tak powiem. I tak. Te duchy są dość nachalne i one nam będą mówić dosłownie wszystko tutaj, w miejscówce, co mamy robić, żebyśmy się nie pogubili przypadkiem, ale wiecie, no, to jest trochę zbędne. A te łupy są tutaj mocno takie se. Pozbieramy sobie tylko tych świecących rzeczy, bo z tego sobie zrobimy naszą pochodnię piękną. Lepszoną. Tak. Jak zobaczyliście komunikat, nie można się tutaj wspinać. To jest niestety dość spora wada. Ale jednocześnie zaleta, bo dzięki temu musimy myśleć przy zwiedzaniu. Naprawdę musimy myśleć. I tak, tutaj gdzieś powinni być już pierwsi przeciwnicy. Tylko tak. Coś jest? Nie. Są tylko sromotki świecące. Wiecie, to nawet nie będziemy nurkować, bo te skrzynie nie mają za dużego sensu. I powiem wam, pusto tutaj. Kiedyś były tutaj warany, tak zwane z komodą, ale coś ich nie widzę tutaj dzisiaj. I trochę mi się to nie podoba. Ale pozmieniali chyba rzeczy. O. Skelety zostały. Teraz tak, tu jest przejście dalej. Jest dziennik. I tak. Na świecący kij potrzebujemy jeszcze kości, także sobie tego teraz nie zrobimy. Zobaczmy dziennik.
Tak, notatka numer 2. Numer 1 nie wiem, czy istnieje. Trzeba to zweryfikować i najwyżej tutaj wrócimy jeszcze kiedyś. Natomiast to wystarczy podejść i nacisnąć E, żeby zaczęło się podnosić. No, jak słyszycie, zaczynamy słyszeć głosy. I to zasadniczo nie jest dobra oznaka, ale wiecie jak jest. Tak, to jest tutaj pierwsza zagadka środowiskowa. Dość, że tak powiem, nachalna zresztą. Bo jak widzicie, jest tutaj mnóstwo strzał pod tym. I kiedyś gdzieś tutaj leżał też łuk. Czy leży dalej, to nie wiem. W każdym razie mamy swój i polecam wziąć swój. No tu wielkiej filozofii nie ma. Wystarczy napiąć. Strzelić. I woda podniesie się na tyle, żebyśmy mogli wejść tutaj. Jak słyszycie, jesteśmy jej mądrym. Albo jego mądrym. Trudno określić płeć, ale głos jest co najmniej niepokojący. Tutaj z boków nie ma nic. A nawet jakby coś było, to nie będzie tam za dużo, że tak powiem, bo jesteśmy na trochę zbyt wysokim poziomie, żeby nam się opłacało tutaj przychodzić po łupy, jakieś większe, poza tym, co może nam zaoferować boss. Ale pomijając ten drobny szczegół, nie ma źle. I tak, żeby przejść dalej, musimy iść tam. Natomiast zobaczmy, to jest tutaj, po bokach. Tu jest cokolwiek. Po tej stronie nie ma. Po tamtej, jak widać, też nie ma. Dość creepy ten głos, nie powiem. Tak. Tu po tej stronie nie ma nic. I po tamtej... Nie wiem, czy coś jest. Chyba też nie ma. Zobaczymy na szybko, ale naprawdę na szybko. Bo jak widzicie, ten poziom wody podnosi się tylko na moment, po czym równie gwałtownie opada. Dlatego trzeba się śpieszyć, żeby nie utknąć. Ale mamy jeszcze strzał na tyle, że to nie jest duży problem. Też mi się wydaje, że ten odcinek będzie krótki, bo to nie jest jakieś specjalnie duże miejsce. Ale może od razu się wybierzemy później na wieżę nietoperzy. Dobra, kolejny dziennik. Część trzecia. Czyli część pierwsza pewnie gdzieś jest tam na początku. Po część pierwszą ja wrócę, kiedy już wyczyścimy, znajdę ją i ją puszczę. Trochę fail, że to robię w ten sposób, powiem wam, no ale trudno. Montażem tutaj się niestety nie poratuje nic. Mamy płynąć, tak? No łatwo te dzienniki przegapić, niestety. Bo jak sami widzicie, nie wyświetla nam się wskaźnik interakcji przy nich. No,
Musimy je zobaczyć. Po prostu zobaczyć. A że tu jest ciemno, to przegapić je łatwo. Dobra, tak. I teraz tutaj. Musimy zrobić tak. Teraz musimy szybko przepłynąć tu. Tak, tylko to trzeba zrobić niestety szybko. Bo inaczej woda nam opadnie albo z jednej, albo z drugiej strony. Najlepiej strzelić i od razu płynąć tutaj. Jeszcze raz. Na pewności i teraz tam. Mało czasu jest na to. Tak, tylko jak to teraz się tu wypełniło, znaczy, że nie ma tam. Moment. To trzeba teraz dobrze rozplanować. Kiedyś dało radę strzelić tak, żeby i tam zrobić. No dobra, tutaj ten poziom wody fluktuuje. Żeby to wystarczało? Nie. Dobra, musimy zaczekać, aż się znowu podniesie. Strzelić tam w guzik. Bo nawet nie, działa. Dobra, działa. Działa, jestem dzbanem. Po prostu strzelamy w guziki i czekamy na odpowiedni poziom wody. Teraz tak, czy tutaj jest coś ciekawego? Chyba nie ma, natomiast tutaj... jest ta dawka z kwasem. Nie radzę podchodzić. Wiesz, jak słyszycie, jest już niedaleko. Tak, tutaj nie ma nic poza kośćmi i tą biedną skrzyneczką. Tutaj nie ma absolutnie nic ciekawego. I tak, napijemy się. No to jest dość nudne, powiem wam, bo tutaj nie dzieje się za dużo, chociaż właśnie zaczynają się szkielety. Ten miły głos w naszej głowie najwyraźniej lubi chudy. Słyszycie to przeznaczenie? Jak możecie zauważyć, te szkielety są zdecydowanie twardsze od darfarskich, z którymi walczyliśmy wtedy na pustyni. Nie powiem, dość upierdliwe to jest. I tu oczywiście absolutnie nic nie widać. Fascynujący gameplay. Fascynujący gameplay. Tu jeszcze jeden. Ma zeza większego od nas. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Znaczy, dla niego na pewno źle.
Znaczy dla nas dobrze, no chyba też, ale nie wiem czy to o czymś konkretnym świadczy. Co tu, tu? A, jeszcze dwa. No to będzie ciekawe teraz. Tak, żeby żaden nie mógł nas zaatakować z tyłu, bo to będzie nieciekawe. Tak. Ło. To boli. To autentycznie boli. Dobra, HP. Niech okaleczenie nam zejdzie przy okazji i wchodzimy do komnaty bossa zaraz. W zasadzie schodzimy, a potem wchodzimy. Życie czeka na nas. I teraz tak. Jak to się szło tutaj? Trzeba po kolei uaktywniać tutaj guziki teraz. Powiem wam, to jest fajne przez pierwsze 5 minut, a potem już niekoniecznie. Tylko tak, guzik, który mamy uaktywnić, jest po tamtej stronie. I trzeba go trafić. No dobra. Któraś strzała trafiła, źle. I teraz tak, tu na górę. Chyba nie tu na górę, tam trzeba, dobra. Teraz. Teraz, bo ja nie wiem co ja robię. Tu jest na pewno jakieś przejście. Jeszcze to jest to, do którego my się mamy dostać. Nie pamiętam teraz, powiem wam. Dobra, jeszcze raz. Leć moja strzało. Przepłyniemy na drugą stronę. Tak, najpierw na drugą stronę trzeba było. Chyba. Te odgłosy są co najmniej niepokojące. I teraz tak, teraz gdzie? Tam jak widzicie jest ten guzik zniszczony. Jego jakoś trzeba uaktywnić. Jak? Tu jest odpływ, tu jest lepsza skrzynka w ogóle, w której nie ma nic ciekawego. Dobra, przepłyniemy na drugą stronę i zobaczmy po drugiej stronie. Trochę nie o to chodziło. Trzeba poczekać na wodę. Jak widzicie, brakuje nam tu dosłownie centymetrów. Ten guzik był gdzieś tu wrednie zamocowany chyba. Ten drugi. Jego nie było za bardzo widać. Dobra, jeszcze raz.
po kolei i powoli. Cię przygotowałem na ten odcinek. O, wejdź na ten kamień. Nie wejdzie. O nie, tutaj. Tam są rury. Stoimy tutaj. Dużo nam to nie dało. Jeszcze raz na drugą stronę. No to jest takie miejsce, w którym się można przez 5 minut miotać i nie znaleźć nic. Zwłaszcza jeżeli się jest takim dzbanem jak ja. Dobra, ale jesteśmy chyba w dobrym kierunku zmierzający, skoro mówi nam o ekstazie tutaj. Bo tak, gdzie teraz? Gdzie ten guzik jest? Wiecie co? Cięcie na moment. Dobra, wychodzi, że jednak nie ma kolejnego guzika i byliśmy tam po dobrej stronie, tylko z jakiegoś powodu nie umiem tam wskoczyć. Ban alert, że tak powiem. To tak mocno ban alert. Coś jest tutaj ewidentnie nie tak z tym wejściem. Nie możesz się tutaj wspierać. Ja to wiem, przyjacielu. Dobra, zaczekamy na wodę. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz dało radę pięknie. Pięknie. Czy jest tu coś ciekawego? Jest kolejna notka. Zobaczmy. No jak widzicie, naszemu poszukiwaczowi przygód troszkę pomieszało się w głowie. I tak, teraz będzie walka z bossem, którą wypadałoby się przygotować. Pochodnie sobie damy może tutaj, aloesy damy tutaj. Teki do pełna, życia mamy do pełna. Napijemy się jeszcze wody i się zbufujemy tym stekiem. I idziemy. Troszkę niepokojące te odgłosy, że tak powiem. Tak, tu jest skrzynka. Tutaj nie ma nic ciekawego. I proszę państwa, werble. To jest ta piękna pani, która nas tu wabiła. Potworny szczęt we własnej osobie. I tak, nurkuje. Wynurza się, uderza. I to jest moment, kiedy my mamy atakować ze wszystkich sił. Tak, druzgocące ciosy. Dopóki mamy podniesioną tarczę, absolutnie nic nie jest w stanie nam zrobić. Absolutnie nic. Tylko trzeba o tym pamiętać. Żeby cały czas tarczę w górze, żeby jej nam nie rozwalił. Dobra. Jak robi tak, to odbiegamy. Podbiegamy. I najlepiej ciężką bronią, która zadaje otwarte rany, żeby niszczyć mu pancerz.
zadawać ciężkie obrażenia. Trochę nam porysuje lakier, nie powiem. I nadmiernie agresywny jakiś taki. Zdecydowanie nadmiernie agresywny. No i też byście byli nadmiernie agresywni, gdybyście kilkaset lat przesiedzieli w sadowce z kwasem. W ściekach jeszcze. Wąchając te zapaszki. Dobra. No i bijemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście to nie jest jedyny sposób walki z nim. Równie dobrze można strzelać z łuku albo rzucać w niego szczepami. Ale tak jest szybko i efektywnie. Tylko coś czuję, że może nam się skończyć tarcza. Bo coś szybko schodzi. Dobra, on niech skoczy. Odtoczymy. I teraz go tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Ała. No jak widzicie, jego ataki bolą. Mamy 400 życia i zabrał nam ile? 15%? No, już myślałem, że się popsuł. Cudownie. Tak, kwas. Winurkuj, przyjacielu. Znaczy nie wiem, czy jesteś naszym przyjacielem, ale do wszystkich mówię przyjacielu, także nurkuj. Raz. Dwa, trzy. I chyba ciężkimi atakami lepiej, bo zadają mu więcej obrażeń. Tak, tarcza. Jak się wydziera. Patrzcie, zgnieliznę je, a takie zdrowe zęby. Ciekawe, gdzie do dentysty chodzi. Dobra. Hop. No i bijemy. Jeszcze ze dwa razy i powinien paść. Ała. No nie stanowi dużego wyzwania, kiedy my już mamy tą stalową tarczę, ale na przykład gdybyśmy tu przyszli na niższym levelu, ze słabszą bronią, to mogłoby nam mogłoby się okazać, że tarcza rozleci się nam w połowie i to by było dość nieciekawe. Dobra, tak. Hop. No i bijemy. Ten pasek coś nie chce drgać za bardzo. Dobra. Jeszcze raz i pójdzie w piach, jak to mówią w czołgach. Ta mechanika z tarczą jest z jednej strony troszkę przygięta, nawet troszkę bardzo przygięta, ale z drugiej strony to jest pierwszy boss taki prawdziwy w grze. I tak naprawdę on dopiero uczy mechanik i sposobów postępowania. No, późniejszych bossów w trudniejszych podziemiach to my w ten sposób nie zabijemy. Ej! A tak proszę nie robić. Dobra, zgładzony. I teraz tak, zaraz go sobie pozbieramy nożem do skórowania. Tylko najpierw trzeba zebrać to, żeby nauczyć się odpowiednich receptur. I zobaczmy. Dziennika tutaj kolejnego nie ma. Jest tylko to. I tak. Nauczyliśmy się z broni szczętowego miecza.
20 obrażeń. Szczętowych sztyletów 17 obrażeń, szczętowych strzał 10 obrażeń i pancerza z gadzich skór, który chłodzi. No, on jest na poziomie mniej więcej żelaznego sprzętu, także to bez szału jest, ale ogólnie tak. Ależ ty brzydki, ależ ty brzydki. Dobra, zbieramy. Tasakiem dostaniemy z niego mięso, które jest najlepszym mięsem w grze, ale nam to nie jest aż tak za bardzo potrzebne. Lepiej go pozbierać nożem do skórowania i dostajemy tak, gadziej skóry, oko szczęta i kieł szczęta. I to możemy sobie wykorzystać do receptur craftingowych potem. I dostaliśmy laskę triumviratu, którą będziemy potrzebować na wierzynie toperzy. Potrzebować w sensie, no po prostu przyda nam się. Bo tam, jakby wam to powiedzieć, tam po prostu ruszymy z właściwą częścią fabuły. Tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o te podziemia tutaj. Jeszcze cofnę się do początku i poszukam tego pierwszego dziennika. Także tak, tutaj tędy wraca się na powierzchnię, naciskając E. I wychodzi się... Halo, ładowanie. Halo, lagi. Wychodzi się tutaj, na skraju bezimiennego miasta. Na samym skraju, tu są mury. Tam jest przepaść. I tutaj przed nami są te ruiny, których szukałem, kiedy byliśmy tutaj na wyprawie. Tam dalej jest tarfarski obóz, z którego braliśmy rytualistkę. A tutaj jest ześlizgnięcie się po skale. Nieuchronnemu złamaniu karku, jeżeli ktoś nie uważa. I tak. Ja robię cięcie tutaj i pójdę tam jeszcze poszukać tego jednego dziennika i widzimy się na antenie, kiedy go znajdę. Dobra, mam i oficjalnie jestem ślepy, bo ten dziennik leży zaraz przy wejściu, tuż przy tym koksowniku tutaj. Dobra, czytamy. No dużo się w tej nocy nie wydarzyło, poza tym, że jest troszkę niezedytowana, bo była pisana w czasach, jak tutaj był jeszcze Komodo, których obecnie nie ma. No ale cóż. Wiecie jak jest. Nie można mieć wszystkiego. O. Szepta do nas szczęt, ale my jesteśmy na to odporni. Wejdziemy sobie tutaj górą i myślę, że nie wiem, czy to by było na tyle, czy idziemy na wieżę nietoperzy jeszcze. Wiecie co, myślę, że przejdziemy się jeszcze na wieżę nietoperzy, tylko zrzucę niepotrzebny balast w bazie i, że tak powiem, naprawię się. No to robimy cięcie za moment, bo najpierw przebiegniemy się na kamsko przez szereg obozu kanibali. Czemu nie? Niech nas gonią. Będzie weselej. Dobra, tylko wytrzymałość. No i co? Dużo to nam nie zrobili. Niby po strach ziem wygnańców, a... Nawet nie są w stanie złapać pojedynczego człowieka, który biegnie przez czat takich obozów. Leniuszki. Dobra, woda. I tak. Ja robię w tym momencie cięcie i zobaczymy się pod wieżą nietoperzy.
Witajcie z powrotem na antenie. Jesteśmy właśnie pod wieżą nietoperzy i za moment zaczniemy się wspinać. Tylko tak, po pierwsze położymy sobie tutaj posłanie na wypadek, gdybyśmy umarli i musielibyśmy się zbierać. Po drugie HP do pełna i po trzecie, bo zaufaliście mi na słowo, że musimy tutaj przyjść. No poza celem podróży mamy informacje z deski triumviratu. Patrzcie. Nie wiemy za dużo, ale wiemy, że mamy się dostać na wieżę nietoperza, wieżę nietoperzy. I żeby tam wejść, musimy się wspiąć. I tak, do wspinaczki zdejmiemy pancerz. I najlepiej robić to z tego miejsca. Tutaj od wschodniej strony. Kawałek od przeklętej drogi. Tam jest przeklęta droga, ten rozwalony most, a tutaj są takie półeczki, które możemy wykorzystać do wspinania się. Tylko musimy uważać na kamieniorożce. I po kolei wytrzymałość. Żeby się nie ześlizgnąć. To jest podstawowy problem. Uważaj, żeby się nie ześlizgnąć. Tak. Teraz tutaj. Tam jest troszkę żelaza, ale po taką ilość nie warto się nawet wspinać, powiem wam. Jeszcze my tak nie mamy kilofa. I tak, zrobiłem włócznię i testowałem ją w boju, bo myślałem, że coś się przyda nam. Ale to takie mech. No ale będzie dla strażników naszych. Dobra, jeszcze kawałeczek. I jesteśmy, proszę państwa, na wieży nietoperzy. Na początek tak. Tutaj jest dziennik, który uczy nas kolejnego gotowania, tylko trzeba go znaleźć. Ale zaczniemy od kamieni tutaj. Posłuchajmy ich. Slave. In the beginning it was thus. The blackness of an utter void, with the cold winds of cosmic space blowing through it. We have not forgotten our origin, slave, nor the immensity of the void. Nightly, the star dreamers search the heavens for their wisdom, and at midnight, a moonbeam messenger carries the whispered dreaming back to the Warmaker, the Archivist. And the Priest King. Thus is our future read from the heavens and engraved on this earth. Your service here will bring you much honor. Jak widzicie, dość mistycznie, dość tajemniczo i dość sugestywnie. A teraz tak. Dziennik jest gdzieś tam wyżej, po drodze. To co pamiętam, ale czeka nas tutaj trudna walka. Odkryliśmy wieżę nietoperzy właśnie, zrobiliśmy cel podróży, awansowaliśmy. W ogóle punkty by wypadało rozdać, tak. Żywotność i trochę więcej wigoru. To nam się przyda najbardziej. I tak. Zanim wejdziemy tam na górę, chciałbym to tutaj obejść, zobaczyć. Oj. Dobra. Nie obejdę, nie zobaczę i popsułem niespodziankę. To jest nasz przeciwnik tutaj. I jak widzicie, ma paskudne ataki.
na które nie mam wypracowanej taktyki, bo walczyłem z nim tylko raz i to była metoda gin, odwróć się i bij ponownie. Oż ty. Dobra, to będzie hardkorowe. To będzie mocno hardkorowe. Mam nadzieję, że nie braknie nam mięsa. Dobra. Dobra, hodu. Znowu regeneracja. Paskudstwo. Zły nietoperz. Zły nietoperz. Zły nietoperz. Dobra, zregenerujemy się trochę. On na szczęście jest dość powolny. Tak, mięso na pasek. No, taś, taś. Taś, taś. O kurde. No. Co tu się stało? Dobra. To było tak idiotyczne, że nie mam słów. Zabijacie białomur. No ładnie. A, dobra, jeszcze raz. Popsuta gra. Zdecydowanie popsuta gra. No, a te dalej tam stoją. Jeszcze się robi ciemno. Cudownie. Ten odcinek to jest jeden wielki fail i ja się zastanawiam, czy go po prostu nie nagrać jeszcze raz. Bo to, co tutaj się dzieje, to już przekracza granice dobrego smaku. Najpierw te fajle w ściekach. Teraz to zablokowanie się z tym nietoperzem. No trzeba na to bardzo uważać. To bardzo, bardzo uważać. Tak, tylko czy on się pulnie, jak my podejdziemy po nasze ciało? Mam nadzieję, że nie. Czy my w ogóle leżymy? Gdzieś tu powinni. O, jest tak. Użyj tego, użyj tego i OS-u. Tak. Te włócznie nawet nie biorę na pasek. To nie ma sensu. Jeszcze troszkę wody, tak, ukłak. Oż, białomur, podejście drugie. Rozpoczęte fejlem. Przynajmniej się nie zregenerował do końca, po naszej poprzedniej próbie. Tak, tylko... To z tego, że się nie zregenerował, skoro i tak ma w pierun życia. Dobra.
Te ataki skrzydłami są bardzo mocne. Trochę nie wiem, jak to ugryźć. Dużo biegania w kółko. Bardzo dużo biegania w kółko. No, gdzie jesteś? Tak. Tego ataku zionięciem nie zablokujemy, no. Ale jak mu musi śmierdzieć z paszczy, że tyle obrażeń nam zadaje. No, weź. Weź się uspokój, bo... Naprawdę. Gdybyśmy byli w naszym starym buildzie, tym pod udźwig, już byśmy padli 3 razy. Tak, gdzie on jest? Dobra. To jest chyba taktyka na niego. Wyczekać, aż on zrobi ten nalot. Jak uderzy w ziemię, to go bić. Tak. Jest wtedy ogłuszony. Tylko gorzej, że zaraz się ściemni i nie będzie nic widać, a ja nie wziąłem pochodni. No tak stoisz, jak sierota. Daj teraz. Tak, i odbiegniemy. Zregenerujemy się. Przy którymś odbiegnięciu trzeba będzie prowizoryczną pochodnię zrobić. Tak. Ale gałęzi nie pozbyliśmy. Dobra, żeby nie spaść teraz, bo ja nic nie widzę. Jeszcze jedna gałąź, proszę. Jest. Tylko trzeba by było mu wyjść z zasięgu trochę. A! Dobra, trochę bardzo fail. Dobrze, że nas nie zrzucił. HP. HP to podstawa. Jezus, to walka. Zdecydowanie nie warto tutaj przychodzić w pod wieczór. Albo w ogóle po południu. Będzie. No, trzeba po ciemku z nim walczyć. Dobra. Tak. I odbiegamy. AP, wytrzymałość. Nie.
popsuł się. Kurde, no. Nie popsuł się. Fail za failem. Niech się już zrobi jasno, błagam. Nie do rogu. Nie do rogu, bo to jest śmiertelna pułapka. Jezus. Nie wiem, ile to potrwa, jak długi ten odcinek będzie, ale to jest intensywne w tym momencie. Wręcz zbyt intensywne. Ta tarcza. Tak, no weź, o! Tak. Jeszcze ze dwie takie akcje i mamy go. Przewrócił. Dobra, odbiegniemy. Powinniśmy to wygrać, jeżeli teraz nie spartaczymy czegoś koncertowo, ale to, jak widzicie, nie jest najłatwiejsza walka. Tak, gdzie jesteś? Tu jest. Wybiegliśmy za daleko chyba. Dobra. W sumie mogłem wziąć tasak, żeby zebrać z niego trofeum. Nie brałem, bo z niego leci głowa, taka sama jak z innych nietoperzowych demonów słabszych, które są w bezimiennym mieście, więc nie widziałem potrzeby. Ja powiem wam, po takiej walce... W sumie chciałbym mieć jego głowę. Ale drugi raz tutaj nie będę przychodził. I walczyć, nie ma opcji. Przestań nam zionąć i tikaki zjedz, Gamuniu. Dobra. To jest nasza szansa. Tak. Troszkę wytrzymałości. Poza zasięgiem byliśmy. No, leży. Leży skubany. Nóż do skurowania. I dawaj mi to. Trochę krwi demona, mięsa dzikich zwierząt, dużo skóry nietoperza. I krew demonicznego nietoperza albinosa. I tak. Tutaj, jak biegaliśmy, był ten dziennik. Wiesz, on jest tutaj. Przeczytajmy go jeszcze. No dużo tutaj nie ma. To jest ledwie notka. No i z niej uczymy się specjalistycznej kuchni 8. No, omlet z ostryk. Posolone mięso dzikich zwierząt, stuletnie jajko i uczta z mięsa dzikich zwierząt. No dużo tego nie ma. Raczej średnio przydatne, ale wiecie. I teraz tak. To jest ołtarz nietoperza. I tutaj dajemy tą laskę. Robią się takie rzeczy. Łączymy to z krwią demonicznego nietoperza albinosa. I robi się nam przebudzona laska triumviratu.
Musimy zaczekać chwilkę. Tam jak widzicie, zapaliły się tym światłem eterycznym żejniczki. Róbże się szybciej. I tak, mamy laskę. Przebudzoną laskę triumviratu. Jak widzicie, możemy wezwać demona. Ale co ten demon robi i czego się od niego dowiemy, dowiecie się w następnym odcinku, bo w tym momencie kończymy na dzisiaj, bo i tak już jest za długo i zbyt chaotycznie. Wielkie dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że ten chaos wam nie przeszkadzał, że się pośmialiście, że może się wam nawet podobało i widzimy się w następnym odcinku, w którym jeszcze nie wiem, co będziemy robić. Albo będziemy budować, albo wybierzemy się na jakąś większą wyprawę, bo już mamy cele na przeprowadzenie zwiadu w obozie psów pustyni. Te obozy są bardziej tam, także możemy się tam wybrać, ale zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Póki co, ja się jeszcze napiję i jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i na razie.